Witam ponownie na moim kanale. Witam zarówno subskrybentów, jak i nowych widzów. Po ponad miesięcznej przerwie i przeprowadzce wracam do nagrywania filmów o inteligentnym domu. W dzisiejszym odcinku chcę powiedzieć o połączeniu Home Assistanta z Garminem. Pokażemy, w jaki sposób dokonać integracji Garmin Connecta w Home Assistancie. Nie będę tu reklamował żadnych urządzeń firmy Garmin, czy to smartwatche, czy nawigacji, czy innych urządzeń służących do pomiaru aktywności sportowych typu kolarstwo, bieganie, chodzenie, pływanie, aż do golfa włącznie. Chcę pokazać tylko wyłącznie stronę Garmina, która zbiera te wszystkie dane. Te same dane zbierane są w aplikacji Garmin Connect. Serwis Garmin pozwala na zbieranie i analizowanie różnych danych, czy to z zegarków, czy z różnego rodzaju innych urządzeń elektronicznych firmy Garmin. Zbieramy takie dane jak rytm serca, aktywność, przejechane kilometry, kroki, ilość przejścia pieszo, czas snu, BMI, czas, kalorie spalone i wiele innych danych. Spróbujemy to wszystko pokazać, może nie wszystko, a przynajmniej część tych danych, pokazać w Home Assistancie. Dzisiejszy odcinek więc o integracji Garmin Connecta z Home Assistantem. Zapraszam do oglądania. Naszą integrację rozpoczniemy od HAX, czyli Home Assistant Community Store. W HAX znajdziemy sobie integrację naszego Garmina. Przechodzimy do HAX. Tu klikamy w integrację. Następnie w integracjach wyszukujemy słowo Garmin. Powinno pojawić się Garmin Connect, a jeśli się nie pojawi, to trzeba kliknąć na przeglądaj i pobierz repozytoria. Jeśli jest, to klikamy. Tu jest pełen opis integracji. Nas interesuje opis instalacji. Sposób rekomendowany. Przy pomocy HAX znajdź Garmin Connect i kliknij pobierz. A potem zrestartuj Home Assistanta. Klikamy pobierz. U mnie jest to pobierz ponownie, ponieważ raz już miałem zainstalowanego Garmin Connecta. Wybieramy wersję 0.2.1. Wcześniejsze wersje różnie działały, szczególnie bodajże 1.9 miała problemy. Robimy pobierz i zostanie plik pobrany do Custom Components. W katalogu Custom Components utworzony zostanie katalog Garmin Connect, a w nim wszystkie pliki potrzebne do naszej integracji. Czekamy, aż zostanie to skopiowane. Mamy już skopiowane. Musimy teraz restartować Home Assistanta. Wchodzimy w ustawienia, system i uruchom ponownie. Oczywiście w tej wersji Home Assistanta tak to wygląda. Jeśli ma ktoś starszą wersję systemu, to układ menu będzie minimalnie inny. Po restarcie wchodzimy w urządzenia oraz usługi i tu robimy dodaj integrację. Wybieramy dodaj integrację. Tutaj szukamy Garmin. Jest Garmin Connect. Wpisujemy nazwę użytkownika z portalu Garmin i hasło oczywiście z tego portalu. I robimy zatwierdź. Utworzono konfigurację dla mojego konta. Chociaż jak widać, na razie jest jakiś błąd konfiguracji, ale tym się na razie nie przejmujmy. On za chwilę zniknie. Pokażemy teraz, jakie mamy dane z tego Garmina. Uruchamiamy jeszcze ponownie Home Assistanta dla pewności. Po uruchomieniu stworzyłem oddzielnie zakładkę dla danych z Garmina i w tej zakładce mamy już standardowo kilka przykładów.
na przykład dane związane z sercem. Mamy tu max heart rate, min i czas i bicie serca w spoczynku, czyli maksymalny rytm serca, minimalny i spoczynkowy. Mamy czas aktywności, dzisiaj bardzo duży, 34 minuty i wiele innych. Kiedy wejdziemy sobie w integrację, mamy tu, zobaczmy, że już nie ma żadnego błędu po restarcie Home Assistanta. Mamy 80 ENSI, czyli 80 pól danych, które przenoszone są z serwisu Garmin. Nie wszystkie oczywiście pewnie będą aktywne, ale jest ich dużo i warto zobaczyć, jakie ciekawe funkcje można przenieść z Garmina do Home Assistanta. Jest ich wszystkich 80. Nie wszystkie jednak sprawdzałem, więc zapewne nie wszystkie są aktywne. Choćby te teraz z tym znaczkiem po prawej stronie są wyłączone. Należałoby je włączyć. Pokażę teraz przykładowe dane, które wyciągnąłem z Home Assistanta. Na przykład czas aktywności. Podzieliłem je sobie na 5 kategorii. W pierwszej jest czas aktywności, aż 34 minuty dzisiaj. Powtórzę się, czas aktywności. Czas snu, 400 ileś tam minut. Serce, to już mu pokazywaliśmy. Minimalne, maksymalne bicie serca i spoczynkowy puls. Mamy dane odnośnie do stresu. Średni poziom stresu, maksymalny poziom stresu i tam kilka jeszcze innych może być danych. Czas trwania stresu, to wszystko można sobie na wykresie zrobić. Mamy dane o ruchu. Ilość kroków dzisiaj wykonanych, 2600 to bardzo mało, dzień leżący. Liczba kroków do wykonania, która pokazywana jest w Garminie. Ilość pięter do góry, ilość pięter na dół. Mamy kalorie, tak? Aktywne kilokalorie, spalone, BMR, kilokalorie i całkowite kalorie. Na pewno jeszcze kilka innych kategorii tych kalorii można będzie znaleźć w Garminie. Tych danych jest oczywiście więcej. Tu pokazuję przykładowe dane, które można zdobyć z Garmina, a jak już mówiłem, tych danych jest ENSI jest 80. Warto więc przeszukać, zobaczyć, które ENSI mi odpowiadają. Niektóre trzeba oczywiście włączyć, ponieważ są wyłączone, na przykład ta, którą teraz pokazuję. Średnia wysokość. To dotyczy szczególnie jazdy rowerem, żeby sobie robić statystyki wysokości. To tyle z dzisiejszego przykładu. Mamy Garmin Connecta zintegrowanego z Home Assistantem i wybrane dane mogą być na dzielnej karcie pokazywane. Na dziś to wszystko. Pozdrawiam i zachęcam oczywiście do subskrypcji kanału oraz do łapek w górę i do oglądania kolejnych filmów.